Bo jeżeli by cokolwiek źle się odbyło, a nadzoru dyrektora nie było, to przepraszam, jak się coś wydarzy, zawsze szuka się winnego i ten winny wówczas by się znalazł. Bo złamano ustawę i nie zagwarantowano takiej opieki, która powinna być zagwarantowana. Czy bardzo pani radna Barbara Jandy? Wysoka Rada, ja tylko, żeby już tego tematu dalej nie kontynuować, ponieważ w planie pracy komisji jest spotkanie z dyrektorami przedszkoli i z dyrektorami szkół i myślę, że wówczas ten temat dogłębnie sobie przeanalizujemy, bo to jest taka odpowiedź tutaj tylko na bieżąco, to co jest w planie, a same dyrektorki czy dyrektorzy przekażą już szczegółową informację. Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do punktu 9. Są to wolne głosy i informacje. Na początku może zajmiemy się tym podpunktem, który Państwo macie ujęty w porządku obrad. Wpłynęło do Rady Miejskiej pismo podpisane przez prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość, pana Jarosława Kaczyńskiego, z prośbą o to, żeby rady, ogólnie żeby samorządy skierowały do premiera, prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska, apel o to, żeby w czasie trwania zbliżającej się prezydencji polskiej w Unii Europejskiej uznać za sprawy priorytetowe sprawy rolnictwa, w szczególności sprawy dopłat dla rolników. Po dyskusjach między innymi na Komisji Rolnictwa tutaj postanowiliśmy przygotować projekt takiego oświadczenia i otwieram dyskusję. Projekt został Państwu dostarczony. Otwieram dyskusję nad tym projektem. Proszę bardzo, pan radny Przemysław Rych. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Ja oczywiście jestem za naszym stanowiskiem, natomiast chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że jest to stanowisko wielce, wielce opóźnione. Sama prośba złożenia, w związku z tym nasze oświadczenie, ponieważ priorytety zostały ustalone na przełomie stycznia i lutego. Dziękuję. Nie widzę więcej głosów. Proszę bardzo, pani radna Krystyna Mikoszarska. Chcę dodać, że jednym z priorytetów jest wyrównanie dopłat rolniczych, także tutaj niczego nowego nie wnieśliśmy. W związku z tym mamy to opóźnienie, jeżeli jest to, no nie ma większego znaczenia. Dziękuję. Skoro nie ma więcej zgłoszeń do dyskusji, ja może odczytam to oświadczenie. Oświadczenie Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie uznania rolnictwa za jeden z priorytetów polskiej prezydencji Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. Działając na podstawie paragrafu 27 ust. 2 punkt 3 Statutu Gminy Nowy Tomyśl, Rada Miejska w Nowym Tomyślu zwraca się do prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska o to, by w ramach prezydencji polskiej Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku za jeden z priorytetów Polski uznana została kwestia rolnictwa, a w szczególności sprawa wyrównania poziomu dopłat rolniczych dla Polski, aby polscy rolnicy nie byli dyskryminowani w stosunku do rolników państw tzw. Starej Unii. Wyrównanie dopłat Rada Miejska uważa za sprawę kluczową dla przyszłości rolnictwa w Polsce i sprawa ta powinna być traktowana przez polski rząd jako problem najwyższej wagi. Rada zobowiązuje przewodniczącego Rady Miejskiej do niezwłocznego przesłania niniejszego oświadczenia prezesowi Rady Ministrów panu Donaldowi Tuskowi. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę bardzo, pan się zgłasza. Ja bym chciał prosić Radę o pomoc w popularyzacji nasienników. Ale przepraszam, my jesteśmy teraz w innym momencie. To jest ad vocem. Także nasienniki dają w rolnictwie również dochód. No i można tutaj do naszego hasła już istniejącego w gminie zmień foliówkę na bitminówkę, dodać agrarniki na nasienniki. Dawniej w gospodarstwach trawę wykorzystywano do paszenia krów, dzisiaj wyrzuca się na śmietnik. No, na terenie miasta również. To jest jedna sprawa.
A jeszcze mam drugą sprawę, ale to później. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Rady chciałby jeszcze odnieść się do tego oświadczenia? Nie widzę, w związku z tym przegłosujemy. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem oświadczenia w podanej formie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Zero. Jeśli wstrzymał, to wstrzymał. Dziękuję. Oświadczenie zostało przyjęte jednomyślnie. Jesteśmy w punkcie wolne głosy w nas przeważą, na wolnym przewodzie druga. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak Państwo wiecie, 1 lipca wchodzi w życie ustawa, która określa wprowadzenie opłaty elektronicznej za przejazd po określonych drogach krajowych i autostradach. Przed chwilą dostarczyłem Państwu poprzez panią Elżbietę kopię stanowiska, które wczoraj, ponieważ odbywał się zjazd stowarzyszenia samorządowego na dwa, podjęliśmy na właśnie tym ważnym zebraniu. Może tekstu nie będę czytał, tylko skomentuję samo stanowisko i dlaczego zostało podjęte. Jak Państwo wiecie, do tego jeszcze przedstawiłem Państwu także kolorową mapkę. I takim elementem najbardziej nas dotyczącym to odcinek powyżej, właściwie ten czerwony, zaznaczony od Nowego Tomyśla do Wrześni przez Poznań. Mówimy o starej dwójce, która od 1 lipca też będzie płatna dla tirów. Czyli nie tylko mamy autostradę płatną, ale starą dwójkę też mamy płatną. Jak należy to czytać? Ano należy czytać to w taki sposób, to jest zapisane w ustawie właśnie, należy czytać to w taki sposób, że część tirów może czasami próbować unikać przejazdu przez te dwie płatne główne drogi i może powodować swój kierunek inaczej, tam gdzie są drogi niepłatne. A jeżeli tak, to należy się wówczas spodziewać oblężenia na drogach wojewódzkich i drogach powiatowych. No przede wszystkim, bo gminne to już pewno rzadziej, bo to zupełnie inny ciężar, inna jakość przejazdu, a patrzymy też, biorąc pod uwagę tiry, to także czas przejazdu, bo oni też mają swoje ograniczenia. Stąd, biorąc pod uwagę, bo to nie tylko nas dotyczy, ale wszystkich miejscowości położonych wzdłuż autostrady, stąd podjęte stanowisko po to, żeby próbować chociażby zabezpieczyć pewne działania, gdyby długo dyskutowano na ten temat, jakie są możliwości, no od chociażby, gdyby były tiry chętne bardzo mocno zjeżdżać w kierunku Nowego Tomyśla, żeby postawić tam policję z wagą i każdego, przepraszam, w kolejce ustawić, żeby go zważyć. No przepraszam, może to brzmi bardzo jakoś tak śmiesznie, ale to w jakiś sposób może odstraszyć. To postawienie, nie wiem, stałego fotoradaru, który będzie pukał zdjęcia, nie wiem, próbował wychwytywać do kaskady i tak dalej, i tak dalej. Mówię, długo dyskutowaliśmy na ten temat, jak? Czy faktycznie te tiry zjadą z płatnych dróg, czy nie? Powiem też, że taki element, może informacja dotycząca, to jest ciepła informacja, bo tak to wczoraj przedstawiono. Przedstawił tą informację pan Andrzej Lewandowicz, wiceprezes zarządu Autostrada Wielkopolska, odpowiadający za eksploatację autostrady, że według harmonogramu i według przesłanek tych, które są na dzisiaj ogólnodostępne i tego, co jest w realizacji, 1 grudnia powinna być przejezdność w kierunku Świecka. Niepłatna do 20 maja przyszłego roku, jest najlepszy czas na przejazd, bo potem to będzie niepłatne. Niepłatne dlatego, że nie będzie jeszcze działał, nie będzie zakończenia wszystkich węzłów i nie będzie zakończenia przyjęcia samego systemu pobierania opłat. Także na 1 grudnia nie będzie gotowy węzeł pełen buku. Na pewno będzie z opóźnieniem, ale jak będzie gotowy, to będzie uruchamiany w takim czasie, kiedy to będzie możliwe. Biorąc pod uwagę zimę, niejednoznacznie wypowiadał się na ten temat. Jeżeli warunki pozwolą, może to być czasami czy w styczniu, czy w lutym. Jak będą gotowi, tak uruchomią. Także do 20 maja jest planowane nieodpłatne poruszanie się po tym odcinku autostrady, a po 20 maja już normalna odpłatność. I tyle chyba informacji do tekstu czytać nie będę, zaś wydaje mi się, że ważne jest, żeby Państwo też mieli informację, co w tejże materii także się dzieje. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Leszek. Ja bym miał pytanie do pana
przewodniczącego Rady Powiatu. Powiat Przedmyśli z drogami powiatowymi od Goruj przez Sią Górę do Sądot i z Sądot do Róży. Czy w najbliższym czasie jest coś przewidywane, żeby te drogi wyremontować, czy nowe nakładki nałożyć? Dziękuję bardzo. Czy drogami my złożyliśmy wniosek na Stepanówkę, jeżeli chodzi o drogę od Pridu tam w kierunku do Boruj Kościelnej, ta droga. To wiem, że takie zamierzenia są. Natomiast inne sprawy to są tylko sprawy bieżące. Jeżeli środki uzyskamy w ramach tego Schetynówki, to ten czas. Tutaj chyba były nawet rozmowy z gminą, żeby po prostu gmina coś tam uczestniczyła. Nie wiem, ale z tego co wiem, to nie wyszło, ale taki wniosek poszedł. Tylko tam, tylko w tą stronę. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Kuskojak. Proszę o podanie telefonu. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja mam tylko tutaj małe sprostowanie na sesji majowej. Ja mówiłem tam o środkach przeznaczonych na utrzymanie fontan w protokole, natomiast ja mówiłem o 65 tysiącach, w protokole na przykład zostało tam mylnie podane 35 tysięcy. Tak bym powiedział, że proszę o sprostowanie tego. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, że się będzie sprostowane. Prośba jest taka, ten protokół już w tej chwili jest przed zatwierdzeniem przesłany Państwu radnym na adresy mailowe, żeby po prostu przeczytać i na bieżąco te poprawki wprowadzać, bo naprawdę czasami rozmawiając tutaj z Panią Stefanią, jest tak, że wiedzą Państwo zresztą sami, że w trakcie obrad nie zawsze jest cisza i czasami ciężko odsłuchać po prostu te informacje, więc jeżeli Państwo radni zauważą, że są jakieś błędy. Ja też czytam ten protokół i staram się wyłapywać jakieś niecisłości. Zwykle ich nie ma, ale gdyby były, to prosiłbym, żeby zgłaszać je przed przyjęciem tego protokołu, bo ten czas zwykle tak gdzieś około tygodnia, gdy ten protokół jest przesłany do Państwa, jest zapewniony. Oczywiście ta rzecz będzie tutaj uprawniona. Nie widzę więcej zgłoszeń, w związku z tym przechodzimy do punktu 10. Zakończenie obrad sesji, ale już sesja jest zakończona. Zwracałem uwagę, że jest jeszcze druga sprawa bardzo ważna. Proszę już w ramach głosu, po zakończeniu sesji. Proszę Państwa, obserwuję bardzo dużo aktów bezprawia. Kiedyś tutaj była w tej sali spotkanie z Wąszynia, ciała społecznego, które się tym zajmowało. I mam pytanie, może burmistrz Ruta odpowie. Czy jest jakaś organizacja, która stanowi równowagę dla koteli, dla układów? Wiem, że jest biuro antykorupcyjne, ale uważam, że na terenie gminy powinno być jakieś ciało społeczne, które by stanowiło równowagę do tego typu układów bądź aktów bezprawnych. Nie wiem, dlaczego ja zostałem wywołany do tradycji, ale ja odpowiem tak. Przecież to nie burmistrz ma być tym organem, czy nie wiem, swego rodzaju siłą napędową do tworzenia się organizacji, tylko to wręcz powinno jednostek, które funkcjonują na terenie gminy. W związku z powyższym myślę, że pan mógłby być tym organizatorem, czy założycielem takiej organizacji. Także to jest pana nieprzymuszona wola. Dziękujemy. Dziękuję Państwu.